Witamy serdecznie. Dzień dobry. W Olsztynie nie jesteście pierwszy raz, jak wam się u nas podoba? Dobrze. My do Olsztyny zawsze z wielką przyjemnością i sentymentem wracamy. Mieliśmy tu naprawdę sporo fajnych takich występów, które wspominamy z dużą przyjemnością i za każdym razem oczekujemy, że jakby taka sytuacja, atmosfera się powtórzy. Jakie są plusy i minusy kabaretu? Są bardzo różne, tak bym to... bardzo są odmienne od siebie zazwyczaj. Właściwie to, co jest plusem, może być dwa razy minusem. Ale jeżeli na przykład mogę podać przykład, to w naszym przypadku plusem jest to, że możemy występować dla publiczności, że publiczności się to jeszcze wciąż podoba, a minusem, że nieraz trzeba tak daleko do tej publiczności dojechać. A co masz, znowu pijesz do Olsztyna? O tym mówiliśmy, że przecież jest fajnym miastem. Jest fajnym, ale to nie znaczy, że jest blisko. Aha. A skąd w ogóle taki pomysł, żeby założyć kabaret? No nie wiem, jak ja mam z tego wybrnąć, bo ja zrezygnowałem ze studiów, żeby występować. No nie mów, ja skończyłem studia i zacząłem występować w kabarecie. I tej wersji się trzymajmy. Ale zrezygnowałem z mojej działalności edukacyjnej, bo chciałem zostać nauczycielem uniwersyteckim, a zrezygnowałem na rzecz kabaretu. A to lepiej, bo nie lubią nauczycieli akademickich, no nie? Tak. Czyli z kabaretu da się wyżyć. Da się wyżyć, tylko myślę, że to musi... Czy z naszego? Myślę, że to musi być dobry splot różnych, może nie przypadków, ale różnych rzeczy, bo nie jest łatwo jakby osiągnąć taki pułap, gdzie już można sobie na to pozwolić, żeby zrezygnować z innych rzeczy, a zająć się tylko kabaretem. W naszym przypadku to na pewno był szereg festiwali, w 2008-2009 roku głównie. Na pewno pomaga, jeżeli ktoś taki kabaret gdzieś zauważy i trochę weźmie pod skrzydła, żeby dalej poprowadzić. Oprócz tego trzeba po prostu robić swoje na wystarczająco dobrym poziomie, żeby ludzie chcieli to oglądać. Wolicie grać przed dużą publicznością, czy dawać bardziej kameralne występy? Ja myślę, że jedne i drugie sytuacje są pod różnymi względami bardzo przyjemne i atrakcyjne. My też często dobieramy repertuar właśnie pod kątem tego, czy występ jest kameralny, czy dla jakiejś dużej ilości osób. Staramy się dostosować na tyle, żeby w każdym przypadku to było równie ciekawe. Opisze pan wzorowego widza? Powinien mieć świadectwo z czerwonym paskiem. Tak mi się wydaje. To akurat służy nam, ponieważ stworzymy inteligentny kabaret, tak więc jak ktoś miał dobre oceny w szkole, podejrzewam, że z niejedną wiedzą się spotkał w życiu, a jak się spotkał z wiedzą i podołał, to z nami też nie będzie problemu. Nam też podoba. Myślę, że dla nas głównym atutem jest to, co po części Marcin trochę powiedział. W naszych skeczach bardzo dużo mamy nawiązań do różnych rzeczy, głównie popkulturowych wprawdzie, więc dużo filmów, muzyki, postaci różnych i na pewno sprzyja to, jeżeli widzowie znają te rzeczy, znają te odniesienia, a często są to nie takie bardzo oczywiste sprawy i na przykład nam nieraz sprawia wielką radość, że ludzie gdzieś tam wyłapią różne smaczki, różne nawiązania i też takie rzeczy robimy, nie rezygnujemy z tego jakby na rzecz prostszego humoru, prostszych skeczy, bo myślę, że widzowie też lubią, jeżeli muszą troszeczkę wysiłku włożyć w to, żeby wszystkie rzeczy gdzieś wychwycić. Wzięliście ostatnio udział w znanym talent show, co wam to dało? Pytanie jest dość trudne, dlatego że trudno nam jeszcze w tej chwili jakby ocenić tak w pełni, jakie to przyniosło korzyści, czy przyniosło. Na pewno my mieliśmy sporo obaw przed wzięciem udziału w czymś takim, dlatego że łatwo gdzieś tam zostać zaszufladkowanym, dlatego że tego typu programy są bardzo opiniotwórcze i właściwie wszystko zależy od opinii, oceny czy zdania kilku osób, którym to akurat może przypaść do gustu, a nie musi, niezależnie od tego, czy to jest dobry występ, czy dobry materiał, ale po prostu ktoś takich rzeczy może nie lubić i potem można by się było niestety zderzyć z tym, że widzowie często polegają na opinii osób, które są autorytetem, a przynajmniej są tak kreowane. No i niestety, gdyby taka ocena była negatywna, na pewno byłoby nam trudniej. Szczęśliwie udało się obronną ręką jakoś tam z tego wyjść, lepiej gorzej, więc myślę, że więcej z tego było korzyści niż strat, no a czas pokaże, jakich korzyści, jak bardzo. Na jednym z portali internetowych, to młodzież orientuje się, był taki wpis, że proszę nie głosować na nich, ponieważ poszli do Mam Talent dla rozgłosu. Chciałem wpisać komentarz do tego komentarza, że a właściwie kto idzie tam po co innego. A co daje wam najwięcej szczęścia? Oczywiście mówimy cały czas o tym środowisku kabaretowym. Ja uważam, że główną taką rzeczą, która daje nam najwięcej radości jest to, że już parę lat minęło, odkąd zaczęliśmy występować jako świeższy chrząszcz, a wciąż udaje nam się trafiać na takie pomysły, które się sprawdzają, które nam dają dużo frajdy, dużo radości i udaje się
jakby też tą energię i sprzedać na scenie, że nie tylko nam to już jakby daje frajdę, ale też wciąż ludziom się to podoba. Dużo rzeczy mi daje szczęście. Szczęśliwie dojedziemy na występ. Szczęśliwie dojedziemy na występ, nikogo nie potrącimy, nikt nas nie potrąci. To wymaga dużo szczęścia. To, że się na przykład scena nie rozkłada na występie, to też jest szczęśliwa sprawa, bo my się dużo poruszamy, skaczemy, a nieraz sceny są luźne, no i potem się robi niebezpiecznie. Ale szczęśliwie nigdy nie wpadliśmy w jakąś dziurę spowodowaną przez rozstęp na scenie, tak więc z tego powodu też jestem szczęśliwy. Szczęśliwy jestem, że przeważnie trafiamy w dźwięki, a na przykład bez problemu umiem. No tak. Spontan. Yo. Ziome. Elo. Pozdrawiamy. Kabaret Świerszczy Chrząszcz. Michał Łysiak i Marcin Wąsowski.